cieszę się, że w tak licznym gronie Państwa widzę, bo tak obstawiałam 11:30. To nie, na pewno nie po sobotnich integracjach to się nie uda. No ale witam serdecznie. Tak jak Paweł powiedział, tematem dzisiejszej prezentacji jest wpływ żywienia na rozród ryb. Każdy z akwarystów cieszy się z sukcesu hodowlanego, niezależnie od tego, czy jest on przypadkowy zupełnie i po prostu pewnego dnia znajdujemy małe ryby w akwarium, czy jest on zaplanowany od samego początku do samego końca. Natomiast już nie każdy akwarysta wie, że czynników, które wpływają na rozród ryb, jest bardzo wiele. Zacznijmy od pochodzenia ryb, tak? Możemy założyć, że ryby kupowane w sklepie zoologicznym, w podobnej wielkości, mogą być spokrewnione. Jeżeli założymy, że one też powstały z takiego spokrewnionego związku, możemy oczekiwać, że nasze potomstwo, potomstwo tych ryb nie będzie zbyt wysokiej jakości. Znane też są takie opinie wśród akwarystów, że w takich masowych hodowlach czasem ryby traktowane są czasem, czy wręcz często, antybiotykami czy hormonami i one jakby też trwale przestają się rozmnażać. Oczywiście wiek tarlaków. Jedne ryby przychodzą, dochodzą do rozrodu bardzo szybko, na inne musimy poczekać, a tutaj często zaczyna się problem przy tych rybach, które długo dojrzewają, bo kupimy stado ryb, po czym po 2-3 latach okazuje się, że część nam wypadła, a struktura stada, jeżeli chodzi o płeć, okazuje się na przykład słaba i nie wróży nam dobrze, jeżeli chodzi o rozród. Oczywiście stan zdrowia. Stan zdrowia ryb nam wizualnie może wydawać się, że jest wszystko ok, a okazuje się, że na przykład ryby są nosicielami jakiegoś patogenu, który dorosłym osobnikom nie szkodzi, ale skutecznie eliminuje ikrę czy świeżo wylęgłe larwy. Kolejnym punktem jest odżywianie tarlaków, ich prawidłowe przygotowanie, oczywiście jakość wody przystosowana do konkretnego gatunku i inne czynniki typowe dla danego gatunku, tak? Czy to specjalny substrat w akwarium. No i oczywiście szczęście, prawda? To jednak jest taki element dosyć istotny, jeżeli chodzi o rozród ryb. My dzisiaj będziemy sobie mówili o odżywianiu, przy czym chciałam rozbić poszczególne składniki pokarmu na to, jak one wpływają na rozród ryb. Bo okazuje się, że oczywiście wszystko, co jest w pokarmie, ma wpływ na kondycję ryby i na to, jak ona funkcjonuje. Ale są pewne substancje, czy pewne składniki pokarmu, które w szczególny sposób oddziałują na ten rozród i zostało to zbadane czy udowodnione przez różnych naukowców. Jakie są to składniki, które wpływają na wzrost ryb, ich płodność, zapłodnienie, rozwój embrionalny i ostatecznie sukces hodowlany? A więc jednym z ważniejszych są nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy C, E i A, lecytyna, o której generalnie mało kto wie, że ona jest ważna, białko, karotenoidy i pozwoliłam sobie też tu wpisać probiotyki. Nie jako element niezbędny w rozrodzie, ale element, który jak się okazuje może nam jako akwarystom w tych rozrodzie ryb i uzyskiwaniu wysokiej jakości potomstwa u ryb pomóc. Zacznijmy od białka. To, że białko jest ważne przy rozrodzie, praktycznie każdy akwarysta wie, ale wiemy to jeszcze bardziej dlatego też, że naukowcy to zbadali. Niejaki Aleksander wraz z zespołem badawczym w 2004 roku przeprowadził ciekawe badania na mieczyku, przy czym były to mieczyki hodowane na skalę przemysłową w stawach, czyli pochodziły z hodowli azjatyckich i on stosował różne diety dla tych mieczyków zawierającą różne zawartość białka. I był to poziom 20, 30, 40, 50 i 60% zawartości białka w pokarmie przy stałej zawartości tłuszczu, która wynosiła 9%. Oczywiście można się spodziewać, że wyniki tego eksperymentu jednoznacznie wskazywało na to, że im więcej białka w pokarmie, tym ryby wytwarzały więcej potomstwa, potomstwo było większe i generalnie płodność ryb była większa. Najgorzej oczywiście było przy tych 20% w diecie ryb, natomiast autor zaznacza, że te ryby nadal się rozmnażały. Było mniej komórek jajowych,
były mniejsze ryby, które z tych komórek się wylęgały, natomiast dalej się ryby rozmnażały. Podobne badania natomiast przeprowadzone na tilapii nilowej czy prętniku karłowatym z kolei wskazywały, że na przykład już dla tilapii 20% było na tyle mało w pokarmie, że owszem, ryba się rozmnażała, ale było bardzo duży udział niezapłodnionych jaj i deformacji u narybku. Także widzimy, że ta zawartość białka może się tutaj różnić. Natomiast jaki był podsumowanie tego badania? A mianowicie stwierdzono, że ta zawartość dla mieczyka powinna wynosić około 30-40%. Dlaczego? Dlatego, że były to ryby, tak jak podkreśliłam na początku, z azjatyckiej, hodowane w stawach otwartych i autorzy założyli, że więcej nie ma sensu, ponieważ one mają dostęp do pokarmu naturalnego. Czyli w akwarium tak naprawdę musielibyśmy tą dawkę zwiększyć. Jak to się ma w pokarmach gotowych? W pokarmach gotowych marki Tropical te zawartości białka oscylują od 30 kilku procent do średnio 47-48%. Aczkolwiek mamy 3 takie produkty, w których ta zawartość białka jest wyższa. Dlaczego? Na przykład w Discus Grande 50+, zawartość białka wynosi 50%, bo tu również zostało zbadane, że w przypadku paletek hodowlanych, podkreślę hodowlanych, nie dzikich, tylko hodowlanych, ta zawartość białka powinna być tak wysoka, aby te ryby mogły rozwinąć całą swoją paletę uzyskaną w wyniku hodowli, czyli wielkość, kształt charakterystyczny, wybarwienie. Innym pokarmem, gdzie tego białka jest jeszcze więcej, to też jest pokarm dla paletek, to jest Discus Grande 50+ Baby. Tam znajdziecie Państwo aż 55% białka, ponieważ im młodsza ryba, rosnąca, tego zapotrzebowania na białko jest więcej. I tu jeszcze chciałam jeden pokarm przypomnieć, Vitality and Color. Tutaj w tym pokarmie oprócz wysokiej zawartości białka znajdują się też te inne substancje, lecytyna i witamina E, o której będę mówiła, które też okazuje się mają kluczowy wpływ na rozród ryb. Nienasycone kwasy tłuszczowe. Tak jak każde kręgowce, ryby potrzebują tych kwasów w swojej diecie, ale dlaczego? Dlatego, że odgrywają one ogromną rolę w wielu funkcjach. Wspierają odporność, są elementem budulcowym, czyli budują nam nabłonek, budują nam tkanki, w tym tkankę skórną. I tu też jest to dokładnie sprawdzone, że braki, niedobory pokarmowe, jeżeli chodzi o nienasycone kwasy tłuszczowe, mogą upośledzać właściwości skóry jako bariery ochronnej. Co jeszcze? Okazuje się, że kwasy tłuszczowe wchodzą w skład bardzo wielu hormonów, w tym hormonów płciowych. Stwierdzono też, że niektóre z nich tworzą tak zwane prostaglandyny, które u ryb są traktowane jako feromony, czyli synchronizują nam tarło tak naprawdę. No i oczywiście jako kwasy tłuszczowe są to nośniki witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E i K. Takimi 3 najważniejszymi kwasami tłuszczowymi, które są potrzebne rybom, jak i każdym innym kręgowcom, to są takie kwasy o bardzo wdzięcznych nazwach: DHA, kwas dokozaheksaenowy, EPA, kwas eikozapentaenowy i kwas arachidonowy AAA. I tutaj proszę sobie, no, mają one bardzo piękne, rozbudowane wzory, to jest zmora wszystkich studentów biochemii, żeby się tego nauczyć. Natomiast na co chciałam zwrócić uwagę, ponieważ są to tak zwane kwasy z grupy omega-3 i omega-6. My tak bardzo często używamy tych określeń, a często nie wiemy, dlaczego tak jest. A więc to jest związane z tym, aha, ja nie mogę się ruszać, to jest związane z tym, że w tych cząsteczkach, jeżeli zaczniemy liczyć od grupy karboksylowej, która się znajduje tutaj, kolejno atomy węgla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeżeli przy 6 znajduje się wiązanie podwójne, nienasycone, to jest to kwas należący do grupy omega-3. Jak tam Państwo policzą, 1, 2, 3 przy 3 i to są właśnie kwasy z grupy omega-3. Ryby potrafią syntetyzować te kwasy, ale żeby je mogły syntetyzować, w ich pokarmie muszą się znajdować substancje budulcowe i tymi substancjami jest kwas linolowy i kwas linolenowy. Czyli w tych pokarmach, które one otrzymują, ta zawartość kwasów tłuszczowych musi być odpowiednia. W pokarmach gotowych najczęściej sięga się
po kwasy, po tłuszcze rybie, oleje rybne, które zawierają te kwasy tłuszczowe. Zwłaszcza chodzi tutaj o te omega-3, których najlepszym źródłem tak naprawdę są organizmy morskie. Oczywiście wszystkie pokarmy, w których znajdą Państwo skorupiaki, kryl, krewetki, gdzie są glony. Glony takie jak spirulina czy chlorella też zawierają spore ilości kwasów nienasyconych, będą dobrym źródłem tych substancji dla ryb. Kwasy omega-3 i omega-6, co one powodują? Okazuje się, że są potrzebne na każdym etapie rozwoju ryby. A więc wpływają na rozwój gonad, czyli tak naprawdę dojrzewanie ryb, żeby mogły się wykształcić jajniki i jądra u ryb. Następnie wpływają na ilość i jakość produkowanych komórek rozrodczych, zarówno męskich, jak i żeńskich. Są materiałem zapasowym, a więc są gromadzone w komórce jajowej, ponieważ są potrzebne na dalszym etapie rozwoju, czyli embrionalnym i larwalnym. Tak jak wspominałam, są składnikiem hormonów płciowych i feromonów. Na przykład u złotych rybek stwierdzono, to bardzo tam jest właśnie potwierdzone, że kwasy tłuszczowe budują te prostaglandyny, które są feromonami i one synchronizują to, żeby ten samiec z tą samiczką w tym samym czasie chcieli odbyć tarło. Co też stwierdzono? Stwierdzono oczywiście wpływ na jakość larw i zmniejszoną ilość deformacji u narybku. My często się zastanawiamy, skąd te deformacje się biorą. Czasem tłumaczymy to złą jakością wody, a może się właśnie okazać, że mamy pewne niedobory już na tym bardzo wczesnym etapie rozwoju, a nawet niedobory w przypadku tarlaków, tak? Bo jeżeli samica nie ma odpowiedniej diety, to ona nie ma możliwości odłożenia tych materiałów zapasowych w komórkach jajowych. Tutaj dla przypomnienia mamy w ofercie taki pokarm, gdzie mamy aż 40% kryla, czyli możemy się spodziewać, że jest tam bardzo dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, a że jest on dostępny w trzech formach, aż można sobie go dostosować do rodzaju, do ryby, do wielkości ryby i sposobu pobierania tej ryby, pokarmu przez tą rybę. Lecytyna, inaczej fosfatydylocholina. Okazuje się, że badania wskazują na to, iż larwy mają bardzo wysokie zapotrzebowanie na lecytynę, wynoszącą aż 5%, gdzie u narybku to już spada, jest 3%. Z czym to jest związane? Lecytyna jest wykorzystywana do produkcji kolagenu, czyli tak naprawdę do produkcji tkanek, a więc jest elementem niezbędnym i też ta mała larwa nie ma możliwości jej syntetyzowania, czyli tak naprawdę musi czerpać z komórek jajowych, aby mogła wzrastać. Oprócz tego też mamy tutaj ten element, czyli zmniejszoną ilość deformacji szkieletu, większą odporność na stres i ogólnie wzrost ryb. Aha, tu jeszcze, jakie są źródła lecytyny? Okazuje się, że dobrym źródłem lecytyny jest soja, przy czym my nie stosujemy soi w naszych pokarmach w ogóle, natomiast warto zwrócić uwagę na nasze, czasem do pokarmów dodajemy lecytynę jako osobny składnik, ale też warto zwrócić uwagę na pokarmy, w których używamy żółtka jaj, bo jest to bardzo dobre źródło lecytyny i to lecytyny, która przez rybę jest przyswajana. Przykładowe pokarmy, w których mamy dodawaną lecytynę, więc Vitality Color, o którym mówiłam, Discus Gran, Krill Gran, Tanganika i Malawi, tam też jest dodawana lecytyna. I Discus Gran D50 Plus Baby jako przykład pokarmu, w którym mamy aż 15% żółtek z jaj, czyli bardzo bogate źródło lecytyny. Witaminy. Witaminy przede wszystkim C, E i witamina A. Dlaczego C? Okazuje się, że witamina C jest przez samicę magazynowana, odkładana w komórkach jajowych. Ona tam jest potrzebna do tego wczesnego rozwoju najpierw embrionu, a potem larwy. Wpływa też na ruchliwość plemników, w związku z tym, że tak jak powiedziałam, jest bardzo ważna dla embrionu, więc wpływa na ich przeżywalność i pewne niedobory mogą powodować tutaj nam śmiertelność embrionów. Przy okazji oczywiście wzmacnia odporność. Witamina E też jest takim czynnikiem wpływającym na przeżywalność, na zmniejszenie ilości deformacji oraz jest tym czynnikiem antyoksydacyjnym, tak jak witamina C, czyli chroni tak naprawdę komórkę jajową przed wolnymi rodnikami, które mogą niszczyć kwasy tłuszczowe, które mogą niszczyć materiał genetyczny rozwijającego się organizmu.
Jako ciekawostkę powiem, że witaminy E w naszych pokarmach jest dosyć dużo, w niektórych nawet więcej, bo też stosujemy witaminę E jako taki naturalny konserwant, czyli wykorzystujemy jej właściwości przeciwrodnikowe. No i witamina A. Ona okazuje się bardzo ważnym czynnikiem w kształtowaniu układu kostnego, czyli kolejny czynnik, którego niedobory mogą wpływać na deformację u narybku, jeżeli ona nie zostanie zgromadzona w komórce jajowej. Tutaj DeVital Plus jako taki pokarm przykładowy, który zawiera podwyższoną zawartość witaminy E, a także dodatek lecytyny z żółtek jaj. Karotenoidy, czyli naturalne barwniki występujące przede wszystkim w organizmach roślinnych, gromadzone przez skorupiaki. I także i glony, i skorupiaki są takim głównym źródłem karotenoidów dla ryb. Jaka jest funkcja tych barwników? Wywierają korzystny wpływ, tak jak się okazuje, na wszystkich etapach rozwoju ryby, począwszy od jej dojrzewania, wytwarzania gonad, potem komórek rozrodczych, ochrona embrionu. Także cały czas są potrzebne. Ja zawsze przy spotkaniach z Państwem zwracam uwagę, że akwaryści najczęściej karotenoidy kojarzą z tym elementem wybarwiania, także podbijania tych barw u ryb i robienia, żeby one były piękne, atrakcyjne. Natomiast tak naprawdę są to substancje potrzebne do bardzo wielu funkcji życiowych, w tym, jak się okazuje, wpływają dosyć mocno na procesy rozrodcze. Są też bardzo silnym antyutleniaczem. Okazuje się, że silniejszym od witaminy C czy od witaminy E, a zwłaszcza tutaj prym wiedzie astaksantyna, która najczęściej trafia do pokarmów dla ryb, ponieważ jest najłatwiej przez ryby wchłaniana do organizmu. No i oczywiście jeszcze ta jedna funkcja, że niektóre karotenoidy są przekształcane, są prekursorami witaminy A, czyli przekształcane są witaminę A w organizmie. Jednym z naszych wybarwiających pokarmów, też bardzo długo na rynku, Astacolor, gdzie ma aż 120 mg astaksantyny na kilogram produktu. I co ciekawe, dla niektórych gatunków ryb naukowcy też określili jakby te minimalne zawartości karotenoidów w diecie, że poniżej mamy już ewidentny wpływ na pogorszenie się kondycji ryb i także zahamowanie rozrodu. Te wartości to jest 20, 30, 40 mg w zależności od gatunku. I probiotyki. Probiotyków może nie być w pokarmie, ale co będzie, gdy będą? Mówię o tym między innymi dlatego, że jak Państwo może widzieli u nas na stoisku, w naszej ofercie od niemal roku są nowe produkty zawierające w swoim składzie probiotyk. Zastanówmy się, czym jest w ogóle probiotyk. Są to organizmy, które wprowadzone do organizmu gospodarza będą wpływały na poprawę jego kondycji. Z tym, że w przypadku ryb musimy pamiętać o tym, że ze względu na środowisko wodne, w jakim te ryby żyją, organizmy, bakterie, które żyją w przewodzie pokarmowym ryb, one się pojawiają też na zewnątrz ryby, na jej skórze, skrzelach, żyją w środowisku ryby. Czyli tak naprawdę w przypadku ryb probiotyk, tam definicję probiotyku musielibyśmy trochę rozszerzyć. Będą to mikroorganizmy, które będą wpływały na samego gospodarza, ale będą też w pewnym stopniu modyfikowały jego otoczenie. Stąd w akwarystyce możemy ten probiotyk rybom podawać nie tylko poprzez pokarm, ale możemy też stosować probiotyk bezpośrednio do wody. Najczęściej organizmy probiotyczne kojarzą się nam z bakteriami, ale probiotykiem mogą być zarówno grzyby, tak jak Saccharomyces, czy nawet glony, tak jak Fafia rhodozyma. Tutaj wymieniłam takie najpopularniejsze organizmy probiotyczne stosowane u ryb konsumpcyjnych i ryb ozdobnych. Linia ProDefense, którą mogą Państwo też jeszcze się zapoznać na naszym stoisku, to jest pokarm, który dostępny jest w tej chwili w trzech formach: M, S i mikro, czyli taki puder dla narybku. I uwaga, niedługo również wprowadzimy na rynek formę XXS. To nie będzie już puder, ale bardzo drobny granulat. Jest to jakby odpowiedź na zapytania ze strony hodowców, którzy jakby potrzebowali jeszcze takiej formy, już nie pyłku, ale bardzo drobnego granulatu. Więc niedługo pojawi się również ta trzecia forma. Jaki probiotyk stosujemy w naszym pokarmie? Jest to Bacillus subtilis. Bakteria dopuszczona przez Unię Europejską do stosowania w żywieniu ryb konsumpcyjnych i ryb ozdobnych.
Warto pamiętać o tym, że zresztą to się podaje też na etykietach, że mamy nazwę gatunkową mikroorganizmu, a potem mamy jeszcze numer, ponieważ w przypadku bakterii często zdarza się tak, że dany gatunek występuje w postaci różnych szczepów i jeden szczep może być probiotykiem, a drugi w ogóle może nie mieć takich właściwości. Więc taka informacja też jest ważna. Co ten pokarm, co ten probiotyk robi? A więc są to bardzo skrupulatne badania przeprowadzone na tym organizmie i stwierdzono, że wpływa on korzystnie na wzrost ryb, przyspiesza czy ułatwia wykorzystanie, w pełni wykorzystanie pokarmu, a więc tym samym zmniejsza wydalanie niestrawionych części do wody, ale również stwierdzono bardzo dobry wpływ na rozrodczość ryb. I to badania dotyczyły ryb ozdobnych, takich jak gupik, mieczyk, molinezja, platka, a więc popularnych gatunków, gdzie podawano różne dawki tego probiotyku. Tutaj te jednostki takie, ja wiem, że to jest bardzo trudne do przeczytania. T1 to są po prostu próby, tak? T0 próbka, w której nie było w ogóle probiotyku i kolejno dawki. Najwięcej to jest 5 razy 10 do 11. CFU to jest jednostka Colony Forming Unit, po prostu inaczej jednostka tworząca kolonię. Jakbyśmy chcieli ją sobie tak wyobrazić, o co w tym chodzi, to chodzi o to, że mamy próbkę, którą poddajemy badaniu, przychodzimy do laboratorium, bierzemy pożywkę, bierzemy tą próbkę, musimy ją rozmazać tak bardzo precyzyjnie, dokładnie po tej pożywce, zakładając, że uzyskamy takie rozłożenie komórek na tej pożywce, że z każdej wyrośnie nam kolonia. To jest takie założenie, że w tej próbce uda się nam to tak rozprowadzić i określić, ile tych bakterii w tej próbce było. Okazało się, że jeżeli chodzi o ryby, zresztą też to zostało zatwierdzone przez Unię, że ta dawka wymagana probiotyku, która ma wpływ na ryby, to jest ta najwyższa, czyli 5 razy 10 do 11. Ale wróćmy do rozrodu, bo taki jest temat. Tutaj przedstawiłam wykres, na którym dotyczący molinezji, jakie były wyniki badań, jeżeli chodzi o różne, o te pokarmy z tym różną zawartością probiotyku. Okazuje się, że im było więcej probiotyku, tym ryby wytwarzały więcej potomstwa, było ono silniejsze, bardziej odporne na stres. Charakteryzowało się również mniejszą liczbą deformacji. I tak wyszło na wszystkich badanych gatunkach, czyli nie tylko molinezji, ale też mieczyku, gupiku i platce. Do podobnych wniosków doszli też autorzy badający wpływ tego probiotyku na inne gatunki ryb, w tym również ryby konsumpcyjne. Korzyści ze stosowania probiotyków u ryb moglibyśmy więc podsumować w kilku punktach. Lepsze wykorzystanie pokarmu, większa odporność ryb na stres. Tu też były osobne badania, jakby badające, jak ryba zainfekowana bakteriami, czy ryba poddana stresowi radzi sobie z tymi czynnikami niekorzystnymi. Poprawa, ogólna poprawa zdrowotności, bo pamiętajmy, probiotyk, jeżeli zajmuje i kolonizuje przewód pokarmowy, z automatu pozbywa się bakterii patogennych, a tym samym usuwa je i usuwa również toksyny, które te bakterie mogą wytwarzać. Czyli rybie generalnie od razu robi się lepiej. Większa płodność, większy, silniejszy narybek i krótsza rekonwalescencja. Jeżeli chodzi o stosowanie pokarmu z probiotykiem, musi on być przynajmniej przez ten początkowy okres trwać przynajmniej 2-3 tygodnie, kiedy tą rybę faktycznie intensywnie karmimy tym pokarmem, bo pamiętajmy, że ta bakteria wchodzi w organizm, gdzie już są jakieś drobnoustroje. Ona musi sobie tam dopiero znaleźć miejsce i skolonizować ten przewód pokarmowy. Podsumowując cały wykład, jeżeli chodzi o wpływ pokarmu czy składników pokarmu na rozród ryb, możemy powiedzieć tak. Wysoka zawartość białka z pewnością wpływa na płodność ryb, na lepszą jakość potomstwa większy w ogóle na rybek. Nienasycone kwasy tłuszczowe są niezbędne rybie na każdym etapie rozwoju, począwszy od dojrzewania po ten ostateczny efekt, czyli na rybek. Wskazany jest dodatek do pokarmu tarlaków, żółtka czy też innego źródła lecytyny, bo jak wiemy, larwy, embriony mają duże zapotrzebowanie na lecytynę. Probiotyk Bacillus subtilis wywiera korzystny wpływ na
rozrodczość oraz karotenoidy, czyli naturalne barwniki. One również odgrywają ważną rolę na niemal każdym etapie rozwoju ryb. Ja bardzo Państwu dziękuję za tak skupienie i uwagę. Jeżeli mają Państwo pytania, to teraz lub tam jestem do Państwa dyspozycji. I wszyscy słuchający, a wszyscy słuchali, to też zapraszam tutaj po takie drobne upominki od firmy Tropical.